Dziękuję ci. Miałam pustynię w gardle. Mamo, mamo! Tak? Słucham cię. Potrzebujemy mleka na kolację. Robi się. Chcesz wydoić naszą krowę? Sam nie wiem. Masz wydoić naszą krowę. Już doję, już doję. Chcę tu sterczeć przez cały dzień. Ale ona się głupio cieszy. Przyjacielu, od tygodni nadoiliśmy tyle mleka. Zapraszam cię na obiad. O, dzięki. Z przyjemnością skorzystam. No to idziemy na obiad. Spóźniam się z obiadem. Możesz mi pomóc? Jak? Potrzebuję ryżu, przypraw i wody, by mój obiad był smaczny i zdrowy. Zrymowało ci się. Rymowane przepisy łatwiej zapamiętać. No to dajemy ryż. Easy. Och, dziękuję. Potrzeba mi już tylko przypraw i wody i obiad gotowy. Przypraw i wody. Dziękuję. Potrzebuję jeszcze wody. To chyba będę musiał drugi garnek brać. Tak, Pantero? Mogę ci poprosić o jeszcze jeden garnek? Ale już ostatni. Wystarczy tej wdzięczności. Muszę z czegoś żyć, kolego. Dobra, dobra, nie narzekaj. Ja tutaj tylko potrzebuję pomocy, nic więcej. Kolego, ja rozumiem, że musisz z czegoś żyć, nie? Jakby ja to kumam. Nie myśl, że nie, ja nie jestem taki, kurde, chciwy. A przynajmniej nie na tyle chciwy. No i easy, mamy zrobione. Ogarnięte. Woda, ryż, przyprawy. Nie zabraknie strawy. Jaka wielodzietna rodzina. Jest upał, więc zjemy na dworze. Jeść, jeść! Nie, powinniśmy... Nie, my jemy pierwsi. Potem matka i Chammuda. A potem żona. Dlaczego? Mężczyźni potrzebują najwięcej siły. Musimy być zdrowi. Po nas musi zjeść moja matka i niezamężna córka. Nie możemy dopuścić, żeby niezamężna córka zachorowała, jeśli mamy znaleźć dla niej męża. Potem może zjeść moja synowa. Ona już ma męża. Heh, a więc tutaj jest inaczej niż u nas. Pod wieloma względami. Gdyby Chammuda zachorowała, jakie moglibyśmy dać ogłoszenie w Hindi Timesie? Chuda, chorowita, pokasująca dziewczyna szuka męża? Kto by na to odpowiedział? Przyjaźnisz się z tymi dziewczynkami po drugiej stronie drogi? Nie mogą do nas przyjść. Ich mama by się zgodziła, ale tata nie chce. To rodzina Braminów. Braminów? Ich ojciec jest kapłanem. Bramini są na szczycie systemu kast. Systemu kast? Mogłabyś mi o nim opowiedzieć w prostej, acz lirycznej piosence, której z przyjemnością bym posłuchał? Piosenka! Nadmienię, że to, co powiem, robi wrażenie. O, tak, 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 to wiekowa jest tradycja. Systemem kastwana rodzisz się w swej kaście i choć jest to trudne dość, system nakazuje z pokorą poniżenia znoś. Ludzie dzielą się na kasty i cztery główne stany. W
jak bracie każdy jest na łaskę losu zdany. Choć jest też wiele innych, wymienić wszystkich nie ma jak. Ostatni są pariasi, traktuje się ich źle. Nikt ręki im nie poda i nikt nie brada się. Ze swojej studni żaden człowiek wody nie da im. Parias nie ma żadnych praw, kto by się przejmował nim. Z takim obiad razem zjeść nie ma większej hańby. Pierwszym, który chciał to zmienić, był Mahatma Gandhi. Gandhi głosił, że to nie fair, że w kraju źle się dzieje. Po latach niesprawiedliwości zmienić system miał nadzieję. Pod swą opiekę dziewczynkę wziął z kasty niedotykalnych. Tym gestem skłonił cały rząd do czynów niebanalnych. Wydano prawa, które miały znieść dyskryminację, naprawić krzywdy i wszelkie zło, zjednoczyć całą nację. Myli się ten, kto myśli, że dyskryminacja już nie istnieje. Przyznaj się, mój przyjacielu, z kogo ty się śmiejesz? System gaz, mimo od dziecka twarz. System gaz, obowiązki swoje znasz. System gaz, wyznacznik twojej pozycji. Piękna piosenka, piękna! A więc nowe prawo nic nie dało. To dopiero początek. W naszym kraju wciąż wiele osób jest dyskryminowanych, szczególnie kobiety ze wszystkich kast. W naszej wiosce uważa się, że kobiety nie powinny rozbierać się do kąpieli, tylko mężczyźni mogą zdejmować ubranie i kąpać się w strumyku. My musimy być ubrane i zostaje nam polewać wodą nasze sari. Już nie wspomnę o posagach. Podobają ci się kobiece sari? Tak, są bardzo kolorowe. Sam tkałem materiał, a moja żona go farbowała. Właśnie jadę do Varanasi, żeby je sprzedać. Też muszę dostać się do Varanasi. Mogę jechać z tobą? Pewnie, że tak. Lubię towarzystwo. No i myk, lecimy z koksem do Varanasi! Szkoda, że już nie ma tej mapy, co była w poprzednich tych państwach. Że tam se pantera, wiecie, była ta animacja, że pantera sobie idzie. Szkoda, że tego już nie ma. Chyba, że to wróci pod koniec gry, ale nie wiem. Oho! Już jesteśmy w Varanasi. Ej, bardzo ładnie wygląda to Varanasi. Myć ci plecy? Medytuję. Nie przeszkadzaj mi. Nie chcę nic mówić, ale w takiej wodzie raczej trudno się umyć. Ta rzeka oczyszcza duszę, nie ciało. Mam nadzieję, bo... Tego to już bym nigdy nie zrobił. To rzeka Shiwy. W świętym mieście Shiwy. Kto to jest Shiwa? W mitologii hinduskiej Shiwa jest stwórcą
i niszczycielem. W Varanasi jest ponad 2000 świątyń i kaplic. Wiele z nich poświęconych jest Shiwie. Chciałbym którąś zwiedzić. Nie, Hindusi mają wstęp tylko do jednej. Propos piosenki, która miała jeszcze wcześniej miejsce odnośnie dyskryminacji, to ja bym chciał tylko jedną rzecz zaznaczyć. Na tym kanale nikogo nie dyskryminujemy, okej? Okay? Miejmy tutaj to zakodowane, żeby nie było. Na tym kanale, na kanale pomidorowy.pl nikogo nie dyskryminujemy. Chciałem wam to zakomunikować, żebyśmy się zrozumieli. A poza tym, ja bym nawet też nie wszedł do tej wody, bo patrząc, że wypłynęła ludzka czaszka, mam dziwne wrażenie, że to jest skażona woda. Albo on nie mylił się i jest tym człowiekiem, który swego czasu, jakiś czas temu była taka informacja, że najbrudniejszy człowiek na świecie nie mył się przez ileś lat. I po chyba 60 czy 70 latach w końcu się umył i zmarł. Może to jest, nie wiem, rekreacja lub cokolwiek. Ten koleś, nie wiem, idźmy dalej. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. Zanurzam Sari w świętej wodzie. To błogosławieństwo. Święta woda, ale zimna. I skażona, chyba chciałaś powiedzieć. Witam, jestem kapłanem świątyni Durgi. Szukam cmentarza, na którym spoczywają Hindusi. W Varanasi nie ma hinduskich cmentarzy. Co? Szukam cmentarza. Co tu się odwaliło w tym momencie w takim razie? Zamiatam drogę przed sobą, żeby mnie rozdeptał żadnego owada. Zatykam nos i usta, żeby żadne żyjątko mi tam nie wleciało, bo mogłoby sobie zrobić krzywdę. Moja religia zabrania zabijać. A możecie zabijać nudę? Muszę się spytać. Nic z tego nie rozumiem, powiem wam szczerze. Nic z tego kompletnie nie rozumiem. Do rzeki, żeby gołębie miały na czym siadać. Zanurzam Sari. Święt. Zobaczyłem w Indiach wiele niezwykłych rzeczy. A byłeś w Taj Mahal? Nie miałem czasu. Nie miałeś czasu. Ale znasz chociaż historię tej budowli. Nie bardzo. Co to za historia? Chcesz ją usłyszeć? Żył ból, co kochał żonę swą, piękną Mumtaz Mahal. Odsuwał od niej wszelkie zło, tak kochał swą. Lecz noc zastała ją bez tchu. Tym wieściom nie chciał wierzyć król. Odeszła mu ta zmacha. Łez potoki lał zrozpaczony król. Tak wielki był jego żal i ból. Czuł miłość, którą miał. Łez potoki lał zrozpaczony król.
Minęło ponad 300 lat i zmienił się szalony świat. Lecz miłość przetrwa każdą zbóż. Stać będzie. Trochę smutna piosenka, muszę przyznać. W pierwszej obsadzie pszczółki Mai. Piękna historia. No, ale mam coś do zrobienia. Muszę iść. O, a co tu mamy? Zanieśmy to temu chłopczykowi. Ale reakcja pantery była świetna. Miały na czym siadać. Nie jestem sportowcem. Wrzucamy tyczki do rzeki, żeby... To co ja mam teraz zrobić? O! A dlaczego dostałem dwa punkty i 3/4? Co to miało znaczyć? A czemu nie całe dwa punkty, ty, kurde? A może 3 punkty? O, ja nieszczęśliwy! Przyleciałem opłakiwać odejście mojej kuzynki. Zmysłowej, seksownej, rezolutnej gołębicy z Nowego Jorku. Z Nowego Jorku? Tak. Moja biedna kuzyneczka próbowała znaleźć różową panterę. Moja kuzynka chciała tylko ochronić różowego. O nie! Zabije się, naprawdę! Co? Co? Nie płacz, odrosną. Też pamiętam moją pierwszą krótką fryzurę. Wcale mi się nie podobała. Nie, mam ogoloną głowę, bo jestem głównym żałobnikiem. Mój dziadek umarł. W hinduskiej tradycji główny żałobnik goli głowę. Więc smucisz się nie z powodu włosów, tylko z powodu śmierci dziadka. Nie smucę się. Dziś będziemy świętować śmierć dziadka. Nie lubiliście go. Kochaliśmy go. Więc czemu świętujecie? Bo dziś rodzi się na nowo. Nie można się smucić, to przynosi pecha. Poprosił, żeby skremować jego ciało. Nie musiał o to prosić. To naturalne. Jesteśmy Hindusami, taka jest nasza tradycja. Każdy Hindus pragnie, żeby jego prochy wsypano do Gangesu. Więc nie jesteś smutny. Będę tęsknił do dziadka, ale kiedyś jeszcze się zobaczymy. My, Hindusi, wierzymy, że umiera tylko ciało, nie dusza. Dusza mojego dziadka wkrótce reinkarnuje. Reinkarnuje? Powróci w nowym ciele. Zależnie od karmy. Mój dziadek był dobrym człowiekiem, więc i karmę miał dobrą. Rozumiem. Chciałbym zanieść kwiaty na grób. Możesz mi powiedzieć, gdzie jest hinduski cmentarz w Varanasi? Przecież mówiłem. W Varanasi nie ma cmentarza. Hinduski cmentarz to rzeka. Indrani by tego nie wiedziała? Przecież jest z Varanasi. Robi się coraz bardziej tajemniczo. Poszukam nagietków dla dziadka Indrani i wrzucę je do rzeki. Namaste! Namaste. Faktycznie, to jest dziwna sytuacja. To jest dziwna sprawa, co tutaj się dzieje. Nie podoba mi się to. Witam, jestem kapłan. Namaste. Dobra, to już znamy. A Jezu, nie! Skipnąłem! Aaaa, skipnąłem! Przypadkowo, bo ja myślałem, że on się powtórzy. O Jesus! Ludzie, teraz wkleję to, co było u Pixela, dobra? Ja pierniczę, ale dałem dupy! Ale dałem dupy! Dara, rzucaj to. Przecież mówiłem, że potrzebne ci nagietki. To są fiołki. Wiem, gdzie mogę znaleźć nagietki. Ale to daleko stąd.
Będę musiał długo jechać pociągiem z powrotem do Bumbumbai. Komu w drogę, temu czas. To musimy wracać, niestety. Do Bumbumbai. Ale niezła ekipa tutaj z nami leci, nie? Kurde, ale dałem ciała, nie? Bez kitu. Ale dałem ciała. Masakra. Już wróciłeś? Namaste! Namaste. Mogę cię o coś prosić? Pokaż mi, gdzie jest dworzec Wiktoria. Dobrze! Małe nieporozumienie. Muszę poszukać kwiaciarki. Masz może nagietki? Oczywiście, że mam. Proszę, właśnie wróciłem z Varanasi. Muszę wrzucić nagietki do Gangesu. Varanasi! Święta rzeka Ganges! Łatwo poszło. Czekaj, skąd mam wiedzieć, że naprawdę chcesz wrzucić te kwiaty do Gangesu w Varanasi? Udowodnij to! Udowodnij to! Jak ja mam to udowodnić? Jak? Czym problem? Przewidujesz przyszłość. Czy możesz potwierdzić, że te nagietki mam wrzucić do świętego Gangesu w Varanasi? A kto ja jestem? Osowiecki? Dobrze, pomogę ci, bo cię lubię. Znasz zasady. Pokaż mi dłoń. Jestem gadającą papugą. Różowy mówił prawdę. Właśnie przyjechał z nad Gangesu i coś niewyraźnie widzę. Stań na jednej nodze. Może odbiór będzie lepszy? Przed chwilą było dobrze. Jest. Teraz widzę doskonale. Pantera musi wrzucić nagietki do Gangesu, żeby spełnić prośbę dziewczynki. To jest prawda. Dziękuję. Proszę, wyślę ci fakturę. Nagietki dla świętej rzeki Ganges. Przepraszam, że wątpiłam w ciebie. Pozdrów ode mnie Shivę. Pozdrowie. Teraz muszę wracać na dworzec Wiktoria. O! Wróciła ta dziewczynka, możemy pogadać. A ten ciągle sprząta, ja pierniczę. Gościu. Wiktoria, właśnie tam idę, zaprowadzę cię. Muszę ci powiedzieć, że zjawiłeś się w samą porę. No, to prawda. W samą porę, bo bym jeszcze tutaj, kurde, musiał znowu klikać, znaczy wchodzić w interakcję. Oj, współczuję teraz różowemu, nie? Tak być przygnieciony. Jeszcze nie daj Boże, ta krowa się zesra i co będzie wtedy? Oj, dobra, może lepiej już bez takich. Masakra. I wrzucamy. Dla twojego dziadka, Indrani. O! Różowy, strasznie się u nas popsuła pogoda. Muszę porozmawiać z tobą o czymś bardzo ważnym. Wysyłam transport. Słyszysz mnie? Różowy! Źle się dzieje na obozie Chilliwawa. Czułem to. No to lecimy. Zobaczymy, co się dzieje w Chilliwawa teraz. Nareszcie zresztą, dawno nie byliśmy tam, nie? O, ja cię sunę! Co tu się stało? Ale burdel, masakra! Co tu robi opona? Co tu robi? Co tu robią te rzeczy? A, no i przy okazji szefuncio musiał pewnie jabola tutaj wpierdzielać. I zamiast, kurde, jak cywilizowany człowiek wyrzucić to do śmietnika, to nie! Do rzeki! Co za matą? On główkę? Co się stało? Przepraszam.
Muszę się położyć. Gdzie są dzieci? Później. Muszę odpocząć. Pongłówkę! Pongłówkę! Muszę coś zrobić. Pongłówkę się utopi. Deszcz. Nie mogę zmoknąć. A, no ta, no już oczywiście we łbie mu się poprzestawiało, że kurde chce zrobić coś takiego. A, i Różowy jako pracownik Mac pies burger, ta? Tak samo jak Szefuncio. Nieźle masz wybujałą tą fantazję. Czy to nie wspaniałe? Obóz czyni łała? To wielki sukces! Jak to? Tak to! Widać, że Szefuncio ładnie tutaj wpalnik dał. Było widać zresztą te podkrążone oczy, no nie... Nie mówcie, że nie zwróciliście uwagi na to. Na bank zwróciliście uwagę, że miał nieźle podkrążone oczy, więc impreza musiała być chyba za mocna. Ale dobra, wszyscy wiemy, co trzeba zrobić w tej sytuacji, a mianowicie bierzemy łom. Łom. Bierzemy łom i idziemy do góry. Dlaczego, pewnie się zapytacie? Bo jak mogliście zobaczyć w tym zmieniaczu pogód, nie pamiętam, jak on się szczerze nazywa, ten oto to główienko, jest tutaj Badyl. A my go nie wyjmiemy ręką, dłonią, więc trzeba zrobić to łomem, no nie? Na logikę, kurcze pieczone. Zapraszam kiedy indziej. Dokładnie tak. Yeah! Co jest grane? Dobra robota, Różowy. Dobra robota. Odpocznijmy trochę. Co odpocząć? Przecież dzieci zaginęły. Nawet nie... O, widzę, że tutaj jakieś ślady się pojawiły, moi drodzy. Tak, mamy tutaj jakieś ślady. Ciekawe, gdzie one mogą prowadzić, co nie? A będę teraz taki ham i powiem, że skończymy sobie w tym momencie sesję. Jeżeli chcecie wiedzieć, gdzie ślady prowadzą dalej, to oglądajcie następne odcinki z Na Kłopoty Pantera. Moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę tę serię. Jeśli jesteście nowi na tym kanale, to zasubskrybujcie kanał koniecznie, jeżeli się oczywiście spodobało. Jeżeli się również spodobało, to możecie zostawić łapkę w górę, a jak nie, to w dół i uzasadnijcie dlaczego. Koniecznie zaznaczcie dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Jeśli natomiast nie dostaniecie powiadomień, to polecam wbić na mojego Instagrama, gdyż jeżeli na YouTubie nie macie powiadomień, to na Instagramie bankowo macie powiadomienia. Polecam również zapoznać się z moimi socjalami. Linki są pozostawione w opisie, czyli grupa na Facebooku, Discord, Instagram już mówiłem w sumie, TikTok oraz Twitter. I teraz tak. Na Twitterze bardzo często komentuję różne rzeczy z świata influencerów i innych tego typu rzeczy, co ślinami na język przyniesie, to skomentuję. TikTok, no to tam daję ekskluzywne shortsy, których nie będziecie mieli na YouTubie, ewentualnie shortsy, które macie i na YouTubie i na TikToku, tylko że one na TikToku się wcześniej pojawiają, a później na YouTubie. A na grupie na Facebooku oraz na Discordzie się ze sobą integrujemy, informuję was o odcinkach, o live'ach, co tam się u mnie dzieje, co tam planuję i tak dalej, i tak dalej. I z tym niezbyt pozytywnym akcentem, ponieważ obóz Chilliwawa jest bardzo zaniedbany, jak widzicie tutaj straszny burdel jest, kończymy tę sesję. Nagrywałem to 8 marca o godzinie 9:40. Na razie, trzymajcie się, cześć i do następnego razu! Na razie! I udanego dnia kobiet, bo dzisiaj nagrywam to w Dzień Kobiet, więc mam nadzieję, że kobiety, wasze święto było udane. A teraz serio spadam. Nara!